Witajcie w szóstym odcinku tutaj Church Channel, czyli słuszna strona wiary. Karnawał to czas zabawy, noworocznych życzeń, świętowania, postanowień i zastanawiania się, jak będzie wyglądał kolejny rok. To wielka niewiadoma, ale czy dla każdego? Tu wróżka jest teraz z Ziemi Świętej. Jeśli chcesz wiedzieć, co przyniesie nowy rok, zadzwoń. A ja przepowiem, co przyniesie przyszłość. Zbadam niezbadane ścieżki twoje. Dodam jedynie, że minuta w naszym programie kosztuje jedynie 8,88 plus VAT za minutę. Hiromata Hiob wita państwa. Jeśli chcesz wiedzieć, co spotka cię w przyszłym roku, może akademickim, wyciągnij ręce swe do ekranu, a ja zobaczę twe linie papilarne i odczytam, cóż ja tam będę widział. Ja wiem, że ty wiesz, że ja wiem, ale wiem, że ty chcesz wiedzieć to, co ja wiem, to, co mówią mi karty, a karty mówią mi, że... Cyganeczka prawdy ci powie, daj pan złotóweczkę albo może 5, całą prawdę i tylko prawdę. Rączkę panie proszę, jaka długa linia życia, ale panie w tym miesiącu poznasz miłość swojego życia. Ale przecież ja jutro biorę ślub, suknia przygotowana, kościół wynajęty, goście się zjeżdżają, jak to? Widzę ciemność, ciemność widzę. To znaczy, nic nie widzę. O! Teraz widzę! I widzę, że siedzisz przed odbiornikiem laptopa i oglądasz Church Channel. Wróżbiarstwo to inaczej dywinacja. To wszelkie próby przepowiadania przyszłości. Za pomocą różnych przedmiotów, technik, a nawet sił nadprzyrodzonych. Praktyka ta zakłada, że życie ludzkie nie podlega Bożej opatrzności, lecz bezosobowym i tajemniczym siłom. Horoskop to rodzaj wróżby opartej na położeniu planet. Przyjmuje, iż los ludzki jest zapisany w ciałach niebieskich i z nich można odczytać pewne informacje. Tylko teraz, tylko u nas nielimitowane rozmowy z Bogiem i nieskończone korzyści w sieci Pray. Sprawdź w salonach Pray i na pray.pl. Jedyne 19,99 miesięcznie. Ludzie od zawsze chcieli poznać swoją przyszłość, stąd tak wielkie zafascynowanie wróżbiarstwem. Dlatego dokonaliśmy dla was pewnej klasyfikacji. Widzę! Piękny dom i ogród! Naprawdę? Widzę nowy samochód! Wow! Widzę bogatego męża! Kochani, zobacz, dostałam SMS-a od wróżki Estery na dzisiaj. Czekam dziś dzień pełen wrażeń, słoneczny, pełen relaksu. Kochanie, weź teczkę, leź do pracy, masz ci dodatkowy dyżur w przychodni. Ha, i weź parasolkę, bo strasznie leje. Czyli będzie to dzień pełen wrażeń. O, poznam niebawem mężczyznę swojego życia. A zatem będę musiała się rozwieść? Chcesz? Przeczytam ci horoskop na cały nowy rok. Spod jakiego jesteś znaku? Ale ja jestem spod znaku krzyża. Kościół katolicki natomiast uważa wszelkie formy wróżbiarstwa jako grzech bałwochwalstwa, a nawet duchowe cudzołóstwo. Co więcej, jako obrzydlistwo, pychę, głupotę, naiwność, ściąganie na siebie przekleństw lub zagrożenia duchowe. Więc jeśli jesteś chrześcijaninem, to najwyższy czas, żebyś był świadom, że zabobony to wypaczenie religii, ponieważ oddajesz kult przedmiotom lub zjawiskom, a dwóm panom służyć nie można. Więc zastanów się, czy ufasz opatrzności Bożej, czy jakimś bezrozumnym gwiazdom.
Korzystanie z horoskopów, astrologia, chiromancja, wyjaśnienie przepowiedni i wróżb, zjawiska jasnowidztwa, posługiwanie się medium są przejawami chęci panowania nad czasem i wreszcie nad ludźmi, a jednocześnie pragnieniem zjednoczenia sobie ukrytych mocy. Praktyki te są bardzo sprzeczne z czcią i szacunkiem połączonym z miłującą bojaźnią, które należą się jedynie Bogu. Etymologia nazw planet pochodzi z mitologii, a zatem mówiąc o wpływie ciał niebieskich, tak naprawdę mamy do czynienia z pogańskim bóstwem. Ale to są bardzo dobre ciastka maślane. One jest, można zrobić różne kształty. A co to? Niby tylko siostry zakonne potrafią gotować? Teraz czas na prawdziwych mężczyzn. Na pewno są wam znane chińskie ciasteczka z wróżbą, ale ja dzisiaj dla was przygotuję, uwaga, ciasteczka z siglem, czyli chrześcijańską wersję. Wcześniej przygotowałem bazę, czyli ciasto, a po mojej lewej stronie widzicie przepis na te bardzo proste i łatwe ciasteczka. A teraz symbolika dziadka Fryderyka. Hank, czyli krzyż egipski. Skarabeusz. Oko proroka w dłoni. Tai Chi albo Yin i Yang. Pentagram lub heptagram. Czerwona wstążka w wózku bądź łóżeczku dziecka. Krzyż. Oko w trójkącie. Ichtys. Krzyż i medalik świętego Benedykta. Medalik z Matką Boską. Różaniec. O matko, jak mnie w kręgosłupie zgrzytło! Lejko, lejosz! Lejko, lejosz! Lejko, lejosz! Lej, lej, lej! A ty kim jesteś? Chrześcijaninem. Chrześcijanin tańczy, 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 tańczy. Chrześcijanin. Czy wiecie, że w Polsce możemy spotkać się ze zjawiskiem eliminowania znaku krzyża? Na przykład, krzyż zniknął z karetek, a zastąpiono go znakiem węża na lasce. I nieustannie toczy się dyskusja o obecności krzyża w Sejmie. Drodzy Państwo, wszystko nam wolno, lecz nie wszystko przynosi korzyść. A zatem to od nas zależy, po której ze stron staniemy. Jesteśmy bowiem tym, z czym się utożsamiamy, a zatem dewocjonaliów nie można łączyć z przesądami czy zabobonami. Błędne jest myślenie, że darowanie komuś krzyża przyniesie nieszczęście, a powieszenie czerwonej kokardki w wózeczku dziecka przyniesie szczęście. Wszelkie bowiem przedmioty wykorzystywane na szczęście czy też dla ochrony, zwłaszcza te zaczerpnięte z innych kultur bądź religii, to dopuszczanie się bałwochwalstwa, odejście od Boga, a także ufność innym bóstwom. Mówienie, że horoskopy są oczywistym oszustwem, ma taki sam skutek jak powtarzanie społeczeństwu, że palenie szkodzi. Więc na zakończenie tego odcinka mam dla was radę Jana Ewangelisty. Nie dajcie się zwodzić nikomu. Idźmy turmy, ziemia jak dziadki, na serce ma rychi matki. Czy nas nęka życia trudu?